Dzień dobry, witam Państwa w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w chwili numer 7. Dzisiaj spotkanie o sztukach kulinarnych, o książce Zbiór dla kuchmistrzów, a z tej okazji witamy u nas pana profesora Jarosława Dumanowskiego oraz pana Giena Miętkiewicza, który poprowadzi dzisiaj rozmowę z gościem. Zapraszamy. To jeszcze raz dzień dobry, już teraz tak na głos bardziej. Jarku, masz włączone? Teraz mam, pięknie. Tak. Bębenek uruchomiony. To już ósma Monumenta? Tom. Monumenta Polonie Culinaria, tytuł serii. Piękne wydawnictwo i w zasadzie pierwsze części są już raczej nie do uzyskania, chyba że gdzieś na aukcjach. Wiesz coś o tym? Śledzisz? Śledzę. Niektóre części, w większości są do uzyskania, tak? Pierwszy tom to było Compendium Ferculorum, czyli książka kucharska drukowana z Krakowa z 1682 roku. Ona cały czas jest w sprzedaży. Drugi tom to Moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów. Rękopiśmienna książka kucharska z XVII wieku z dworu Radziwiłłów jest w sprzedaży. Trzeci tom Kucharz doskonały, XVIII wiek. Jest w sprzedaży, zniknął szybko tom, co do którego muzeum miało najwięcej wątpliwości. Księga Szafarska-Sobieskiego, czyli taki suchy spis produktów, jakie dzień po dniu przez pół roku wydawano na dworze Sobieskiego. Opatrzyliśmy to co prawda no, taką trochę bardziej barwną opowieścią o zwyczajach, o produktach, o kucharzach, o jedzeniu na dworze Sobieskiego, ale to jest nie do kupienia. Ale większość jest, ogromna większość. Jak w ogóle powstał pomysł wydawania tych ksiąg w Muzeum Jana III Sobieskiego w Wilanowie? No to długa historia po prostu. Mamy czas. Zainteresowałem się historią jedzenia, w szczególności historią kuchni, historią kulinarną, w której no, kilkadziesiąt lat temu historycy zaczęli się dopatrywać nie tylko czegoś barwnego i zabawnego, albo przydatnego do gotowania, albo książek kucharskich, ale jakiegoś historycznego dokumentu, który opowiada o kulturze, o smaku, o poście, o elegancji, o modzie, o bardzo wielu rzeczach. I już nie pamiętam z jakiego powodu, ale spotkałem się z panią Elżbietą Grygiel z Muzeum Pałacu Wilanowie. Wtedy oni właśnie zaczynali się czymś takim interesować od strony kulinarnej, żeby wprowadzać jakieś elementy kulinarne do muzeum. Żeby w muzeum można było posmakować czegoś, co zbliży nas do historii, do miejsca, do postaci, które mieszkały w Pałacu Wilanowie i tak powoli się zaczęło. No tak, pamiętam te pierwsze próby Villa Intrata, jeszcze wtedy była w czyjś zupełnie innych rękach. Tak, to była restauracja wtedy. Tak, odzyskiwanie jej też było, może stanowić opis, czy raczej treść książki, ale już sensacyjnej, jak najbardziej współczesnej. Natomiast rzeczywiście muzeum zrobiło rzeczy, które pozwoliły wyjść jakby na zewnątrz. Nie tylko, że zapraszać ludzi do środka, ale również te książki czy właśnie warsztaty, degustacje, które się tam odbywały, już wychodziły jakby poza ramy takie muzealne. Jak ty zacząłeś? Bo z tego co wiem, to nie jest twoja pierwsza specjalizacja historyczna. No nie, jestem historykiem. Historycy dzielą się najczęściej według epok, na specjalistów według epok, którymi się zajmują. Ja jestem specjalistą od historii nowożytnej, czyli takiej XVI, XVII, XVIII wiek, czasy przedrozbiorowe, czasy Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Zajmowałem się historią taką społeczno-ekonomiczną szlachty, magnatów, a potem historią kultury materialnej, historią wyposażenia wnętrz, odzieży, używania przedmiotów, mody. I z tego to już był jakiś krok do jedzenia, do historii jedzenia, bo to obejmowało też taką modę w XVIII wieku na kawę, na czekoladę, na porcelanę, czy jakieś tam, na jakąś tam żywność, tak? Ale tak najbardziej to się do tego
przyłożyłem, czyli zainteresowałem, kiedy przybywałem na jakimś stypendium we Francji i zetknąłem się z badaczami, którzy już z takim kręgiem badaczy, którzy od dawna coś takiego robili. I w szczególności zaczęli od wydawania książek kucharskich, od takiej książki Le Cuisinier Français, Kucharz francuski, 1651, która jakby zmieniła oblicze kuchni, także naszej, co ciekawe, bo gdyby to porównać, gdyby naszą dzisiejszą polską kuchnię porównać z kuchnią tą staropolską, to jest to coś, co w zasadzie nie przystaje do siebie. A gdyby ją porównać z tą kuchnią francuską, czyli no europejską po prostu, która w XVII, w XVIII, w XIX wieku opanowała całą Europę, to jest to już bliższe. I no jakoś tak postanowiłem pójść tym tropem. Zafascynowało to mnie, korzystałem z doświadczeń kolegów i uwierzyłem, że to może być coś ważnego, a nawet przyjemnego. Czyli to były już zajęcia na uniwersytecie, ale jeszcze daleko było do książki. W jaki sposób Compendium Ferculorum stało się takim pierwszym wyborem? No to był wybór dosyć oczywisty, bo z czasów nowożytnych nie mamy wielu tekstów kulinarnych, tak? Jest Compendium Ferculorum, to najstarsza drukowana polska książka kucharska zachowana w całości. Powiedziałem to w trochę skomplikowany sposób, bo historia jest trochę dłuższa i ta książka przynosi jej ostateczne rozwiązanie. Ale wtedy no, mieliśmy jakby dostępne dwie książki, dwa teksty. Compendium Ferculorum z 1682 roku z Krakowa, czyli taka kuchnia, no powiedzmy barokowa, chociaż tam są ślady różnych mód, różnych fascynacji. I Kucharz doskonały z Warszawy z 1783 roku, który był tłumaczeniem książki francuskiej, bardzo modnej, bardzo popularnej, La Cuisinière Bourgeoise, kucharka mieszczańska. Zresztą piękne tłumaczenie, prawda? Kiedy La Cuisinière Bourgeoise, dosłownie kucharka mieszczańska, jak po polsku przetłumaczył to autor, to mu wyszło kucharz, on, mężczyzna, doskonały, tak? Bo ani kucharka, kobieta, ani ktoś ze stanu mieszczańskiego nie nadawał się na okładkę książki w Polsce w XVIII wieku. To też jest pouczające. To był kolejny wybór, jeden z kolejnych wyborów. Dochodzimy, tak, to był trzeci tom. Trzeci tom. Dochodzimy powolutku do tomu ósmego i teraz spytam się, nie, zanim się spytam jeszcze o plany na kolejne rzeczy, to wobec tego spytam się o tą granicę taką datowania. Powyżej którego roku przestają cię interesować te rękopisy jak rękopisy, ale również wydawnictwa? No w zasadzie nie przestają mnie interesować, albo żeby zrozumieć te starsze, to jakieś XIX wieku i tak czytam. Ale tutaj roboczo przyjęliśmy, że do końca XVIII wieku, tak? Do 1800 roku. Natomiast no chętnie czytam, czy sięgam, czy widać ślady tych książek wcześniejszych, także dużo, dużo później, albo inaczej. Ja przyjechałem z Torunia i tam, działając z organizatorami festiwalu w Grucznie, może słyszałeś o czymś takim? Nie. Spotkałem Giena pierwszy raz w Grucznie. Żartuję. Wiele, wiele lat temu. Jeden z organizatorów tego festiwalu. Tak jest. I jakby wokół tych ludzi, wokół tych producentów, kucharzy też trochę działam i tam wydajemy czy publikujemy książki lokalne już XIX, nawet z początku XX wieku, więc to... No tak, takie bliższe regionowi, bliższe rzeczom praktycznym, takim do uchwycenia, bo trzeba... Bliższe takim lokalnym producentom, którzy po dziś dzień rzemieślniczą metodą wytwarzają różne rzeczy i dla nich takie rzeczy z regionu są no, bardzo bliskie, czy takie wręcz emocjonalnie to traktują. No tak, jest do czego się emocjonalnie odwołać. Z kolei pamiętam taki reprint pierwszego tego kompendium. Mała książeczka, z której nic nie rozumiałem. Ona gdzieś mi zaginęła w niezliczonych moich przeprowadzkach. Więc kiedy zobaczyłem, że coś wychodzi w takiej objętości, zadałem sobie pytanie, jaki trud wkładasz w to, żeby ta książka była przetłumaczona albo współcześniona, albo czytelna dla nas?
no są pewne zasady, tak, takie historyczne, akademickie, to się nazywa edycja tekstu, czyli takie pewne, no, modernizacja tekstu, ale te książki opatrujemy wstępem, gdzie piszemy o autorze, o samej tej kuchni, o jakimś tle, no żeby zrozumieć, to trzeba, musi być kontekst, tak, często w takich ujęciach bardziej popularnych kontekstem dla starych receptur są czasy dzisiejsze i to, no, w zasadzie nie jest kontekst, przynajmniej to nie jest kontekst dla tej książki, tak, to jest kontekst dla nas. Ale człowiek, który pisał książkę w XVII wieku, nie mógł wiedzieć, że będziemy jeść takie dziwne rzeczy w taki dziwny sposób, zupełnie niezrozumiały, prawda, śmieszny czy barbarzyński z jego punktu widzenia, jak dzisiaj, tak? Nie mógł sobie wyobrażać Czerniecki, że w Polsce będzie się jadło głównie wieprzowinę, a potem kurczaki, nie będzie się jadło kapłonów i nie będzie się pościło w sobotę. Proszę? O właśnie, i takie historie, prawda? Więc to jest zawsze historia o człowieku, o jego otoczeniu, o jakichś modach, o wrażliwości, o tym, co to znaczy. Kuchnia barokowa, czy w ogóle kuchnia może być barokowa, czy jest sztuką. O zasadach dietetyki, które są w tym widoczne, o zasadach smaku, estetyki, o zasadach postu, religii. Im dawniej, tym te książki, tym przepisy, tym kuchnia jedzenia są bardziej związane z religią, a nie z czymś innym. Chciałbym, żebyś mi trochę więcej powiedział o tym, jak wygląda twoja praca. W momencie, kiedy bierzesz ten tekst, do ilu źródeł musisz sięgnąć, albo do ilu osób się zwrócić o wytłumaczenie tego kontekstu, bo to jest tylko... Ja po prostu mam w pamięci ten pierwszy reprint i on był naprawdę niewielki, a to... Tu wygląda, że wykonałeś kolosalną pracę, a z doświadczenia wiem, że to jest tylko już emanacja, to jest szczyt góry lodowej, który wystaje tej pracy. Może to jest złe porównanie, ale na pewno tylko część najważniejszą, istotną, zrozumiałą zawierasz w książce. No tak, bo książka kucharska to nie jest tylko instrukcja, jak coś gotować, prawda? To jest... coś między naturą i kulturą. Im dawniej, tym te książki opowiadają o bogatszej naturze, tym produktów, mięs, zwierząt, ras, odmian, części wykorzystywanych tam tusz zwierzęcych, roślin, produktów jest więcej. Więcej lokalnych, więcej takich regionalnych, a mniej ze świata, mniej zglobalizowanych, tak? Więc w dużej mierze musiałem się zawsze zwracać do specjalistów, przyrodników. Oczywiście bardzo specyficznych, nie do jakiegoś pana czy pani od przyrody, tylko do archeozoologów, czyli takich archeologów, którzy badają kości zwierzęce i dawne wykorzystanie dawnych zwierząt, do etnobotaników, czyli takich botaników, którzy zajmują się wykorzystaniem roślin w kulturze, medycynie, magii, lecznictwie dawniej, do jakichś paleobotaników, do specjalistów, no, z bardzo różnych dziedzin. Czasami nawet zwracałem się do jakichś rzemieślników, producentów, bo czytając, nie wiem, obróbkę jesiotra, tak? Jesiot to bardzo specyficzna ryba, inna, podobna trochę, nawet należy chyba do rodziny takiej samej jak rekin i zupełnie inaczej to się obrabia, prawda? Ponieważ tekst był zniszczony, podarty, dziurawy, to nie mogłem go nijak zrozumieć, a muszę znać jakiś kontekst nawet techniczny. No, każda taka historia jest gdzieś ulokowana, tak? Teraz na przykład niedawno oddałem do druku nowe opracowanie w Compendium Ferculorum, bo to był pierwszy tom, 12 lat temu, kiedy mieliśmy tylko jeden taki tekst przed oczyma. Od tego czasu ta wiedza znacznie nasza wzrosła i przede wszystkim znalazłem dużo więcej autorzy, więc często zwracałem się do ludzi z tego regionu. Spod Krakowa, Nowy Wiśnicz, Zamek Lubomirskich, Podgórze. I to też przynosiło efekty. Oczywiście często, żeby mi wyjaśniali, do mistrzów sztuki kulinarnej, do językoznawców. No, każdy tekst jest trochę inny, więc to trudno powiedzieć, ale gdyby tu sobie przeczytać listę podziękowań, to jest bardzo, bardzo, bardzo długa. Nawet gdyby czytać dość szybko. Przez te 12 lat wzrosła twoja wiedza, rozeznanie również co do sztuki kulinarnej. Wiem, że na początku, no bo ja
pamiętam, kiedy słyszało się, że zabierasz się za Compendium Fecularum i wśród moich przyjaciół kuchmistrzów również dowiadywałem się, że oni rozważali, bo ty tego nie słyszałeś, ale rozważali techniki, co mogą oznaczać albo w jaki sposób są przetłumaczane na współczesną kuchnię. Ale ty również musiałeś odbyć fizycznie z nimi taką rozmowę, żeby samemu zrozumieć. Teraz pewne rzeczy już nie musisz pytać, bo już wiesz, masz pewne doświadczenie. Minęło 12 lat. Na ile praca z tymi ludźmi, spowodowana pracą nad książką, zmieniła twoje podejście do kuchni? Do kuchni czy do historii? Do kuchni, do gotowania. Konkret. Aha, no to akurat bardzo zmieniło, bo no nie znałem się zupełnie na kuchni, za bardzo nie umiałem gotować, coś tam pichciłem, ale w zasadzie chyba przestałem właśnie wtedy akurat. I dopiero z czasem, bywając wśród kucharzy, odwiedzając restauracje, poznając producentów żywności, czytając w kółko przepisy, tak, tysiące przepisów, I słuchając takich dyskusji, czy właśnie jak dyskutowaliśmy, co znaczy jakiś przepis, bo to wcale nie jest ewidentne. Bardzo często akurat dla historii to nie zawsze było takie zupełnie przydatne, bo kucharz, czyli ktoś, kto jest zatopiony w dzisiejszej kuchni, wszystko, co jest w takiej książce, kojarzy z czasami dzisiejszymi, prawda? Z potrawą, z techniką, ze smakiem, z jakimiś zasadami. A to nie jest oczywiste, tak? Więc tutaj raczej opierałem się na bardziej rozwiniętych badaniach, nie wiem, francuskich, czy tam angielskich, czy włoskich, gdzie takie wzorcowe książki, historia jedzenia były już opracowane, a tutaj no trochę się nauczyłem gotować i sprawia mi to przyjemność, no tyle. Jedzenie również? A jedzenie również, tak. Pewnie ta pasja była w tobie wcześniej, natomiast... Oj, zapomniałem, o co miałem spytać. Ale już miałem na końcu języka. W każdym razie chodziło mi o to, że kucharze rozumieją to, jak to zrobić. No bo to jest tak, że dobry kucharz, wystarczy mu zdjęcie albo cokolwiek, żeby wiedzieć, jak zrobić tą potrawę. To znaczy, on kojarzy to z jakąś inną potrawą, którą dzisiaj gdzieś ktoś przyrządza. To jest tak, kojarzy słowo, które nie musiało znaczyć to nie, samo. Ja ci powiem, tak? Że to jest inaczej, wiesz, zrobi, odtworzy, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jest zupełnie inne podejście do smaków dzisiaj, a wtedy, tak, to mieliśmy różne upodobania. Czy do rzeczy słonych, mocno przyprawionych, czy kwaśnych, tak? To teraz jest to zupełnie inne, mamy preferencje smakowe. One się mocno różniły, również poprzez nawyki postne, poprzez techniki i przyzwyczajenia. My też mamy przyzwyczajenia, które wynosimy z domu i pewne rzeczy, które komuś innemu nie smakują, nam smakują bardzo. No tak, podstawą takich rzeczy, takich opowieści jest to, że smak, czyli doświadczenie no, sensualne, tak, poczucie pewnej specyficznej własności jedzenia. Smak nie, bo czasami mówimy smak i myślimy kuchnia, jedzenie, rolnictwo, handel, wszystko w zasadzie, prawda? Ale to ta specyficzna rzecz, że to jest coś jednocześnie indywidualnego, coś, co doświadczamy tak jak przez wzrok i słuch, tak? A z drugiej strony jest to coś grupowego, jest to coś kolektywnego, tak? Jest to coś estetycznego i no, takie mody wychwytujemy, zwłaszcza dla tych czasów, o których dotyczą te książki. To jest taka podstawowa no, sprzeczność, czy rewolucja, czy zmiana, że ta kuchnia średniowieczna, renesansowa i długobarokowa jest oparta na bardzo ostrych przyprawach i bardzo ostrym, wyrazistym smaku. To pierwsza rzecz. Druga rzecz to taka, że to jest tylko podstawa, a ten ostry, wyrazisty smak, chociaż smaku ostrego jako takiego nie ma. To nie jest zmysł smaku, tylko dotyku, podrażnienie dotyku. No, ale tak to postrzegano. Druga rzecz to jest łączenie różnych przeciwstawnych smaków, tak? I ostry, i słodki, i kwaśny, i jeszcze jakieś inne razem, tak? Tak, żeby była taka fuzja smaków. Trzecia rzecz to to, że jedzenie musi być przetworzone. Smak, wygląd, kolor, tekstura nie może przypominać produktu.
Dzisiaj widzimy to inaczej, tak? Dzisiaj właśnie pod wpływem tej kuchni francuskiej z połowy XVII wieku, która przez sto kilkadziesiąt lat się rozpowszechniła w Europie i w części świata, odeszliśmy od tych wzorców w sumie azjatyckich, które w Polsce i tak były szczególnie długo, i doszliśmy do takiego no, uwielbienia niemalże naturalnego smaku, pewnej prostoty, że smak powinien być jeden główny, a dodatkowe najwyżej powinny go uwydatniać. Kurczak powinien smakować kurczakiem i w sumie w zasadzie nie powinien ten kurczak przypominać, nie wiem, ryby albo odwrotnie, wyglądem, smakiem. Oczywiście takie wariacje się zdarzają, ale to jest no jakby taki kontrapunkt, tak? Takie urozmaicenie czy ucieczka od zabawa tym kanonem, ale kanon główny no jest taki, więc... No ale tych rzeczy jest znacznie więcej. No na przykład w tej książce jest taka potrawa klasyczna wśród najstarszych przepisów w zbiorze dla kuchmistrza, wśród przepisów, które pochodzą aż z 1540 roku, bo to jest zbiór różnych przepisów, różnych kolekcji z różnych lat. Jest taka potrawa, która nazywa się moździerz. I to jest zaskakujące trochę, tak? Bo moździerz to jest urządzenie. To jest no, jakieś potężne urządzenie do rozcierania składników. Ale ono było tak ważne w dawnej kuchni, a to roztarcie składników z kilku względów, tak? Bo jak my dzisiaj o tym opowiadamy, to mamy tendencję, no słusznie, żeby tu uporządkować dzielenia na smak, dietetykę, post, przyrodę, ale to wszystko się spotykało w garnku, tak? To wszystko było, te wszystkie te zasady, które kucharz miał gdzieś z tyłu głowy albo gdzieś tam w powietrzu się unosiły, zwane kulturą, estetyką czy religią, czy czymś tam jeszcze, one musiały się połączyć, tak? Więc ten moździerz to jest taka potrawa, gdzie mięso się rozciera i rozciera się i łączy z ciastem, przyprawami, zieleniną, warzywami i powstaje jedna taka no, papka, z której się coś wypieka. W efekcie ten konsument nie wiedział, co to jest, bo było to tak przetworzone, tak zmienione. Smak był zmieniony, kolor był zmieniony i moździerz stawał się potrawą. Bardzo częsta rzecz w średniowieczu, tu już pewien relikt, ale taka klasyczna. Wynikało to też z tego, że ludzie w myśl dawnej dietetyki wierzyli, że pewne właściwości jedzenia wymagają właśnie dokładnego połączenia różnych składników, zespolenia ze sobą. Tak? To jest tak zwana dietetyka humoralna, która mówiła o tym, że nie ma nic tak naprawdę zdrowego, niezdrowego, tylko są no, różne humory ludzkie, różne typy ludzi i każdy człowiek potrzebuje czegoś innego i dlatego trzeba by mu dawać albo różne rzeczy, albo bardzo wiele rzeczy połączyć w jedno, żeby coś nie było zbyt szkodliwe, żeby było uniwersalne, prawda? Starannie połączyć. No to są takie historie. Być może stąd nasze uwielbienie dla pasztetowi, a na pewno dla pasztetów, tak przepięknie zmontowane, bo jak się okazuje, to ciągle jest jedna struktura, ale rozróżnia się w niej wiele smaków i może się okazać, że mentalnie to właśnie to upodobanie do takiego umiejętnego mieszania jest dużo bardziej zakorzenione w kuchni, niż nam się wydaje, że to nie jest kwestia tylko zmieszania, nie wiem, czynników odżywczych czy strukturalnych ze smakowymi, tak, że doda się jakiś rodzaj smaku. No, wydaje mi się, że tak, pasztet dzisiaj to znaczy jednak coś innego niż wtedy, tak? Pasztety tutaj, przez wieki pasztety to jest pewien sposób konserwacji żywności, zapiekanie w cieście, najpierw twardym, takim jak prawie że solankowym, tak? Takim w zasadzie nie do zjedzenia, potem no miękkim także do zjedzenia. I one nie musiały takie być, mogły być po prostu rzeczy pokrojone w środku. Ale to jest, w tym ja widzę takie upodobanie do delikatnej, aksamitnej struktury czegoś w takim nowym pasztecie, tak? To jest znowu taka wartość, która w połowie XVII wieku się rozpowszechnia, że jedzenie ma być delikatne. Ma być delikatne w smaku, czyli, nie wiem, lokalne zioła zamiast ostrych przypraw. Ma być delikatne w strukturze, w teksturze. Ma być delikatne, dlatego że to jest ważne, bo jest przeznaczone dla delikatnego człowieka, nie dla wojownika, rycerza, zabijaki, siłacza, który je ogromne ilości mięsa i musi mieć bardzo ostre wrażenia, bo inaczej ich nie wyczuje, tylko dla
wykształconego, delikatnego, grzecznego, zorientowanego w świecie, smaku, modzie, dworzanina, smakosza, konesera. Moje skojarzenie bardziej odnosiło się do tego moździerza niż do pasztetu mm-hmm. w tym momencie, ale spytam się, bo wspomniałeś w pewnym momencie o kuchni francuskiej, która mocno odcisnęła swoje piętno na naszej kuchni, ale przez te setki lat, na ile dostrzegasz wpływ obcych kuchni? Czy jest w ogóle takie pojęcie obcej kuchni, regionalizmów? My się teraz tymi pojęciami przerzucamy bardzo, lokalnością, narodowością, ale te składowe, one w sposób żywy tworzyły naszą kuchnię, ale gdzie jest różnica między kuchnią francuską, a tą, powiedzmy, że naszą? Nie chcę jej teraz specjalnie nazywać polską, albo co w kuchnię polską wchodzi w sposób wyraźny i się wyodrębnia? No to oczywiście zależy od czasu, tak, bo to są pojęcia, oczywiście, które się zmieniają, ale na przykład Stanisław Czerniecki w tej książce z 1682 roku no pisze, że polskie to jest coś, co jest bardzo ostre, tak, że to jest polskie. Polskie to jest coś, gdzie nie ma zup. No to nie zupełnie może tak, bo on opisuje różne rzeczy, które my nazywamy zupami, ale to jest też kwestia języka. Zupa, co to jest zupa? Zupa to jest obce słowo, tak? Zupa to... Zupa albo potaż, to on pisze, to są rzeczy, on nie pisze, gdzieś tam jak pisze Polska, to w końcu, żeby nie powtarzać, pisze tam, kędy potaziów, a zup nie znają. Ale pisze o rosole, tylko w zasadzie to nie jest zupa, rosół to rosół, odrębny dział kuchni. Pisze o barszczu, pisze o jakichś polewkach, gdzie ktoś tam pisze o farmuszkach, to jest i technika, i trochę inne danie. Ale też nazwa, słowo, więc to jest smak, produkty, tutaj polska kuchnia. To generalnie jest w tych czasach pewna rzecz archaiczna. Ta kuchnia polska, której tak bronił on, a jednocześnie chętnie podchwytywał te francuskie nowinki, tak? To jest po prostu kuchnia tradycyjna, stara. On nawet pisze staropolska. W XVII wieku on pisze, kiedyś to była kuchnia staropolska, to było wspaniałe, prawda? Dzisiaj to wiadomo, tylko gorzej. I to jest taka kuchnia bardzo właśnie religijna, kuchnia postna, oparta w dużej mierze na rybach, zwłaszcza słodkowodnych. Podczas gdy francuska od tego połowy XVII wieku jest oparta na rybach też, ale na rybach morskich, co jest bardzo trudne. Nie wiem, czy oglądaliście Państwo taki film Vatel z Gérardem Depardieu w roli głównej, gdzie historia o słynnym kucharzu, który wyprawia wielką ucztę o jakimś tam politycznym znaczeniu, polega na tym, że na piątek trzeba dowieźć, no gdzieś tam do Normandii, na północ od Paryża, ale jednak dosyć daleko od morza, świeże ryby. One no, nie dojechały na czas i Vatel popełnia samobójstwo, stając się takim emblematem, bohaterem, męczennikiem sztuki kulinarnej, ale to jest taki niesłychany wyróżnik, prawda? Że wydaje się to proste i zwyczajne, od rybka, prawda? Przyrządzona w bardzo prosty, naturalny sposób, nie za bardzo przetworzona, tak jakbyśmy prawie że dzisiaj zrobili, ale tylko koneser wie, że takie ryby to są ryby, no jakieś tam, że się nazywają, musi mieć trochę orientacji, że to nie są ryby ze stawu obok, czy z jeziora, czy z rzeki, tylko z morza, oceanu, skądś tam, prawda? Jakie są jeszcze tutaj różnice? Upodobanie do smaku kwaśnego. Bardzo długo, tak? Po dziś dzień to czujemy. Pytam o narodowość kuchni. Narodowość. Narodowość to jest pewna konstrukcja, tak? Wiem, że to jest bardzo trudne wyobrażają pojęcie. Więc tutaj jest... Spróbujmy, ja będę ciebie się pytał, więc ty musisz odpowiedzieć, co wiemy, a czego nie wiemy. Tak naprawdę, bo czasami warto sobie uświadomić, jaki obszar niewiedzy nam zawładnął. No to jest, ta niewiedza polega na tym, że my żyjemy w czasach, kiedy wzorce żywieniowe są jednak, mimo wielości mód, tak, są jednak bardzo zestandaryzowane na całym świecie. W czasie globalizacji, w czasie, kiedy, no nie wiem, krupnik, czy rosół, czy barszcz, generalnie możemy mieć wiele wariantów, ale wiemy, co to jest, prawda? Natomiast w czasach takich przed masowymi mediami,
przed masowo dostępnymi książkami kucharskimi gdzieś w połowie, w drugiej połowie XIX wieku, które są już pierwszym krokiem do tego. Zróżnicowanie regionalne jest tak ogromne, że dania, słowa, terminy są zupełnie różne w ramach kraju, prawda? Ale ta narodowość to jest konstrukt i Czerniecki czy inni piszą no, o tym ostrym smaku, o smaku zestawionym z wielu różnych rzeczy, o poście, o surowym poście. Często się pisze, mówi o właśnie, z tego postu się robi emblemat narodowości, tak? Że to jest polski post, nawet nie katolicki, tylko polski. Dlaczego? No post to jest historia, nie wiem, religii, reformacji, historia takich sporów o to, co można jeść, czego nie można jeść. Mówiąc krótko, historia tego, takiego wielkiego problemu. Jak to jest, że religia uniwersalna, chrześcijaństwo, przyjęła za swój wyraz dietę z jednego, ale z dużego, ale jednego regionu. Dietę śródziemnomorską, tak? W średniowieczu ludzie, nie wiem, w Niemczech, w Anglii, na ziemiach polskich, na Rusi, w Skandynawii nie mogli zrozumieć, dlaczego w czasie postu, żeby się umartwiać, mieliby jeść bardzo drogie, zupełnie niedostępne, wspaniałe, luksusowe rzeczy, takie jak, nie wiem, migdały, oliwę, rodzynki, ryby, często niedostępne, pić wino i spożywać takie rzeczy, a nie zwykłą, tanią słoninę czy groch. Czy masło. Masło, nie, tak, groch jest postny, okej. Okay. W porządku, groch może być, prawda? I jest takie napięcie i w XVI wieku w Polsce, jak w wielu krajach, ten post się trochę liberalizuje, czyli dopuszcza się nabiał w czasie postu. W Polsce też. O tym jest nawet w tej książce, jest taki rozdział karmi sobotnie i opisanie, czyli jedzenie na sobotę. Sobota to też był dzień postny. Sobota, piątek i środa, trzy dni regularne w tygodniu. A w połowie XVII wieku, po potopie szwedzkim, po wojnach, po walkach z no, tymi najeźdźcami, heretykami obcymi, następuje takie zwarcie szeregów. Tak? My jesteśmy inni, inaczej jemy, inaczej się ubieramy, jesteśmy lepsi, a ci, co nas bili, to w sumie są gorsi i głupsi i nimi gardzimy, jesteśmy wspanialsi. I między innymi służy do tego post, prawda? Tylko on idzie dalej niż post katolicki. On post katolicki się zliberalizował. Post we Francji, we Włoszech, w Austrii, w Bawarii jest o wiele bardziej liberalny, a w Polsce się zaostrzył, prawda? Więc nazwano to postem polskim. I często mówią, że to jest taka różnica, tak? Takie przysłowie było w XVII wieku, że Mazurowi, czyli mieszkańcowi Mazowsza, takiego najbardziej katolickiego regionu, łatwiej jest człowieka zabić, niż ser w piątek zjeść. Czyli jedzenie sera może być wielkim grzechem w piątek. No to ja grzeszę nieustannie. No właśnie. No właśnie. Pomyślałem o tym, że jeżeli próbuje się złapać definicję dla dużych obszarów Polski, Europy, bo to się również i geograficznie zmienia, tym łatwiej jest rozmyć albo pewne definicje, albo się przynajmniej mylić. Łatwiej jest określić kuchnię regionalną, która wynika z produktu, ale ta większa kuchnia, pojmując ją jako ideę, na nią wpływa historia, polityka, religia, bo miała zawsze dużo do powiedzenia w tej materii. Sam dobrze wiesz, bo bardzo często akcentujesz posty jako wykładnię takiej, a nie innej kuchni. To takie pytanie wobec tego, co mocno wpłynęło, co możemy sobie dzisiaj jeszcze zobaczyć tą falę taką tektoniczną kuchni na przykład francuskiej czy jakiejś kontynentalnej na nas, albo wręcz odwrotnie, co od nas szło w tamtą stronę albo na przykład na wschód. No właśnie, bo jakieś obce wpływy, tak powiedzmy ogólnie, to nie jest nigdy wpływ jednostronny, to jest zawsze jakaś wymiana, może nierównomierna, ale Polska, ten kraj, który no, był wielonarodowy, gdzie było dużo prawosławnych, gdzie ten katolicyzm stał się no, w XVII wieku taką podstawą tożsamości. Jeszcze w pierwszej połowie XVII wieku to kraj
no zawsze był wieloreligijny, ale potem został utożsamiony katolicyzm z polskością, tak? W dużej mierze w wyniku tych wojen, i on to też ma swój taki kulinarny aspekt, to te ogólnoeuropejskie wpływy francuskie, czyli odrzucenie takich pozostałości azjatycko-arabskich, tego egzotyzmu, ostrych przypraw, nie wiem, wody różanej, słodkości, cukru do ryb i mięs. Cukier przestaje być przyprawą do mięs, do ryb. To następuje wszędzie. I co ciekawe, ta polska kuchnia, szczególnie archaiczna, taka bardziej wschodnia, no powiedzmy nawet sarmacka, ona natychmiast w momencie, kiedy ta francuska kuchnia się rozpowszechnia, rozpoczyna swój taki podbój Europy, to ta polska kuchnia natychmiast się z nią spotyka, bo w Warszawie w połowie XVII wieku jest dwór francuski, dwór Ludwiki Marii Gonzagi. Bardzo dużo Francuzów mieszka w Warszawie, w małym mieście takim dworskim, takim gdzie dwór, dostawcy, kupcy, ludzie, którzy kręcą się wokół dworu, żołnierze, to jest 20% ludności, tak? To jest ogromna grupa ludzi. Jest tam bardzo dużo Francuzów, dużo kucharzy, kupców, producentów, ludzi, którzy natychmiast to podchwytują. I to się z jednej strony szybko rozpowszechnia, ale wąsko, i szybko staje się kontestowane, zwłaszcza przez szlachtę z prowincji, która no, nie może tego przyjąć, bo każda zmiana, każda nowość budzi obawę, budzi strach, no bo to jest jakby zaprzeczenie utartej drogi wyróżnienia, tak? Zawsze dodawaliśmy szafran, pieprz, imbir, a teraz nam mówią, że to prostactwo. Nie, to jest bogactwo, prawda? To jest wspaniałe, to jest cudowne. I już w połowie XVII wieku pokazują się jakieś tam pierwsze pojedyncze przepisy we francuskich książkach kucharskich, ale jest taki moment w historii kuchni francuskiej, europejskiej, kiedy ta kuchnia polska, wcześniej opisywana, znana głównie w Czechach, w Niemczech, trochę w Szwecji, w Rosji, gdzie już w XVII wieku przetłumaczono, ale to było tylko w rękopisie, ale dwa rękopisy się zachowały, Compendium Ferculorum na rosyjski. Ale w XVIII wieku, w pierwszej połowie XVIII wieku ona się robi popularna we Francji. No nie jest tak, że wszyscy jedli po polsku, bo wielka taka imperialna kuchnia francuska wchłania inne kuchnie, nie boi się ich, prawda? Kuchnie wielu krajów posługuje się, przetwarza je, zawłaszcza je. I w chwili, kiedy Stanisław Leszczyński, były król Polski, staje się teściem Ludwika XV, w chwili, kiedy staje się księciem Lotaryngii, człowiekiem numer dwa formalnie, teoretycznie, bo tak naprawdę nie miał wiele do powiedzenia, ale formalnie w hierarchii tytułów był też królem formalnie, tak? Królem bez kraju, ale był tym królem, miał tytuł i księciem Lotaryngii, to następuje taka moda na potrawy polskie, a la Polonaise albo a la Stanislas. I to wraca do Polski, co ciekawe, w drugiej połowie XVIII wieku, kiedy Polacy no, w zasadzie no, niechętnie odnoszą się do takiej prostej, rzeczywistej kuchni francuskiej, bo to po prostu nie pasuje. Inne produkty tłumaczone na polski, książki francuskie są niepraktyczne, bo opisują inne pory roku, nie wiem, ryby śródziemnomorskie, jakieś tam ryby z ujścia Garonny, jakieś te wielkie śledziowate alosy, tani ser to brie i tak dalej, to nie pasuje. I ta moda na potrawy a la Stanislas, na ryby, na dziczyznę, na, nie wiem, rosół a la Stanislas, tak? To nagle się wydaje, że jemy zwykły rosół, a jest a la Polonaise, po polsku, prawda? W rzeczywistości w kwestii techniki, smaku jest to bardziej francuskie niż polskie, ale polskie produkty, polskie dania. I to się przyczyniło bardzo do akceptacji tej kuchni, ale to już jest przedmiot następnej książki przepisów Paula Tremot, kucharza, kuchmistrza Stanisława Augusta, tego do obiadów czwartkowych. Tutaj jesteśmy jeszcze przed tym, tak? Bo w zasadzie nie mówimy o tej książce. Tak, w zasadzie zbiór mówimy o tej książce, kuchmistrza, albo w ogóle o to jest zbiór różnych książek kucharskich, głównie z XVI i XVII wieku, chociaż spisany w połowie XVIII wieku. To jest bardziej archaiczne, nieraz prawie średniowieczne, jak ten XVI wiek wchodzi w rachubę. Co wyróżnia tę książkę na tle innych ksiąg? Wielkość, 1003 przepisy. Jest to ciężar. To była książka rękopiśmienna, tak? Ktoś w połowie XVIII wieku, pani Pociejowa z Uściługa nad Bugiem, dzisiaj to jest przejście graniczne z Ukrainą, tak? Zosin Uściług, kazała spisać dla siebie przepisy kulinarne. I tam się znalazły głównie przepisy z XVI-XVII wieku, w tym najcenniejsza rzecz, kuchmistrzostwo.
pierwsza niezachowana w ogóle książka kucharska z Krakowa z około 1540 roku, która opisuje w zasadzie kuchnię jeszcze średniowieczną. A więc ta wielkość i ta historyczność, że wtedy już to było historyczne, już wtedy, wyobraźmy sobie, 1757 i ktoś przepisuje przepisy z 1540 roku, czyli ponad 200 lat. To tak jak dla nas dzisiaj te przepisy inne, prawda? Są egzotyczne, są stare, są niezrozumiałe często wtedy już. Druga rzecz to jest to, że to jest tak wielkie, że obejmuje wszystkie działy kuchni. Tu jest i dziczyzna, i ryby, i słodycze, i wódki, i jakieś rzeczy lecznicze, bardzo dużo ciast. Ale również działania w ogrodzie. Tak, również takie porady gospodarcze. Jakby tak, zakulisowo tak. O tym, że zupełnie inaczej kucharze podchodzili też wtedy. Oni patrzyli na naturę, na coś, co... Inaczej się zaopatrywali, tak? To nie było na telefon. Nie było Selgrosa? Tak, ja dzisiaj nawet Genowi mówiłem, bo często w takim potocznym ujęciu sobie myślimy, ach, Ćwierczakiewiczowa, taka znana książka kucharska, 1860 rok, to jest takie stare, dawne, staropolskie. Tymczasem to jest pierwsza, no jedna z pierwszych książek, pierwsza popularna, masowa książka, której akcja dzieje się w mieście, gdzie produkty są kupowane w sklepie albo na targu, gdzie to jest książka czasów przemysłowych już. Oczywiście, no po latach tam 160, to wygląda, zwłaszcza językowo czy technicznie, archaicznie, no ale to już jest nowy typ książki, tak? A tamte książki, tamta kuchnia dzieje się na wsi, folwark, ogród, pole, las, polowanie, takie rzeczy. To było też jakby w polu widzenia na inną otoczkę, tak. Kuchmistrza, żeby wiedzieć, co z czego robi. I pamiętam, że akurat tam przeczytałem sobie, jak zadbać o to, żeby wiśnie były słodkie, czyli że trzeba przewiercić nad korzeniem, ale nie do końca i wbić kołek wierzbowy. Nie wiem, czy wam radzić to zastosować, ale... No tam jest sporo takich sekretów, żeby jakiś sok, jakiś kolor, nie wiem, ogórek jak się zawiąże włożyć do butelki, wtedy się kształt uformuje jakiś niezwykły, no czasami jeszcze ludzie się bawią w takie rzeczy dzisiaj. Wykonałeś tutaj, tak jak mówiłem, wiele pracy w to, żeby obtłumaczyć, czyli przybliżyć te czasy, ale też czytałeś te rękopisy. Bez wątpienia. Czy są rzeczy, które powodowały u ciebie natychmiastowy głód, albo zaciekawienie, albo chęć odtworzenia? Spytam, jak na to odpowiesz, to wobec tego spytam cię, jak wygląda twoja współpraca ze współczesnymi kucharzami? No bo wiem, że współpracujesz również z Maciejem Nowickim. To dobrze, to będzie osobne pytanie. Teraz na razie powiedz tylko o swoich fascynacjach albo jest odwrotnie. Tysiąc przepisów ponad... O, już wiem, bo to jest coś, co przerobiliśmy. Tutaj jest... To jest generalnie książka, którą mój kolega Waldemar Sulisz nazywa książką kucharską hrabiów na Włodawie i Różance. Włodawa to miasto nad Bugiem. W województwie lubelskim, w strefie zakazanej, wstęp jest niemożliwy. Różanka to wieś tuż obok, rezydencja tych hrabiów pociejów. To byli magnaci, więc oni byli związani z wieloma różnymi miejscami, ale zafascynowały jego, nas. To jest w dużej mierze książka o Lublinie, o bardzo wielu miejscach, tak? O bardzo wielu ludziach, wiele autorów, wielu bohaterów tej książki, bo są wymieniani. No, rozszyfrowujemy, wymieniamy, ale jest cała seria przepisów na potrawy z grochu. To mnie zafascynowało. Co to jest groch? Groch to, my dzisiaj mówimy, że to jest warzywo. Dla ludzi przez setki lat groch to było zboże. Oczywiście to nie jest zboże w sensie biologicznym, tak? Ale taki użytek. Suszony groch jest czymś takim jak pszenica, żyto, jęczmień. Jednym z podstawowych składników żywieniowych. Groch, jak rośliny strączkowe, ma białko, jest idealny na potrawy postne. Może zastępować potrawy mięsne. Jest cała seria takich przepisów na groch postny. To był poważny dział kuchni, tak? Grochówka dawniej to była zupa postna, tak jak żurek. No nie po to się robiało ten groch, żeby dodawać mięso, bo jak jest mięso, to groch jest niepotrzebny w zasadzie, tak? Chociaż groch ze słoniną to popularna rzecz. I mamy tutaj
takie bardzo typowe dla dawnej kuchni, zwłaszcza barokowej i postnej, potrawy iluzyjne, gdzie one coś udają. Na przykład groch rozgotowany, takie puree z białym chlebem. Biały chleb to coś niesamowitego, drogiego, ekskluzywnego. Coś, co działało na tych ludzi. Rzadkiego, no coś z kuchni ludzi bogatych, tak? I ten biały chleb jest krojony w kostki i smażony jak słonina, więc on udaje groch ze słoniną. Albo są takie placki z grochu, na słodko, na wytrawne, z cebulą i z olejem. To nazwaliśmy, czy Waldemar w Lublinie nazwał to cebularzem grochowym. Cebularz lubelski to taki znany wytwór regionalny dzisiaj, tak, zarejestrowany na liście unijnej, ponieważ to jest związane z Lublinem i takie fajne, no nie wiem, są ciasta grochowe drożdżowe, ciasta grochowe na słodko, jakieś rogale grochowe z owocami, z czymś słodkim. Pokazuje to jak jeden produkt, z jednej strony no, mamy kilka takich prostych produktów głównych, są ograniczenia, wyzwania typu post i te ograniczenia wyzwalają niezwykłą inwencję. Przez setki lat ten groch był jednym z podstawowych produktów, więc było mnóstwo technik, pomysłów, potraw na jego wykorzystanie. A dzisiaj no, mamy grochówkę, zupełnie to w innym kierunku biegnie, no i może jeszcze groch z kapustą na Wigilię, prawda? Niewiele więcej. Tutaj groch jest no, jakby działem kuchni. To mnie zafascynowało, co więcej, było to bardzo fajne, bardzo smaczne, fajne. Chciałeś przeczytać przepis? Akurat go gdzieś zagubiłem, wybrałem sobie inny przepis, ale zaraz, no może być i groch. Coś zabrzmiało smakowicie albo zjadłeś coś smakowitego? No właśnie te cebularze czy grochowe, to jest w takim zbiorze przepisów z 1633 roku, bo oprócz tego najbardziej cennego, niezwykłego, takiej długiej historii kuchmistrzostwa, czyli książki z 1540 roku, której nie mamy żadnego egzemplarza, jest tylko ta kopia, to jest tutaj taki zbiór przepisów kuchmistrzowej koronnej, czyli żony kuchmistrza królewskiego z 1633 roku i tu jest dużo tego grochu, na przykład przepis na placki grochowe postne. A jest cała seria, to jest bardzo fajne, że one się różnią pewnymi niuansami. To jest 1633 rok. Placki grochowe postne. Grochu moczonego rozwierciawszy, polewkę grochową uczynić. A tak ma być rzadka jako żur. Drożdży trochę wlać. Jak to dobrze ukisa, przegnieś znowu i niech kisa. Czyli z drożdżami, tak? Żeby... Przepraszam, zrobię krótką sondę. I niech kisa. Dla kogo jest zrozumiały ten przepis, a dla kogo nie? Jeszcze nie skończyliśmy, może jak skończymy, to zrozumiemy. Ugnieś z octem, potem jak znowu i kisa, czynić bułeczki, rozwałkować na placki, a z wierzchu olejem z cebulą pomazać. No teraz chyba jasne. Dla ciebie, dla mnie, dla Andrzeja? Jeżeli widzimy tekst, tak? Kto by potrafił z tego przepisu zrobić już te placki? No widzisz, martwiłeś się. Nie, myślałem, że będzie więcej podniesionych rąk. Tak, no fermentację, no bo drożdże, garowanie. No, namoczyć groch, tak? Rozwiercić go, rozetrzeć go, być może po ugotowaniu, a może tylko namoczony. Ugotować polewkę grochową, czyli taki no, gęsty, z tego roztartego grochu, gęsty płyn, który ma być rzadki jak żur. No, nie jest to jasne, ale ludzie wiedzieli, co to jest żur, jaki jest żur i to było zrozumiałe dla tamtych ludzi. To nie jest przepis dla nas. Nie ma tu miar. Tak, Nie było uniwersalnych miar. Jakby on napisał, weź 3 funty, dość obrazowo. To i tak nie byłoby wiadomo, ale jest napisane, tak? Trochę drożdży. Niech kisa, czyli no, niech się te drożdże wyrobią, niech urośnie, tak? Potem przegnie znowu, no w sumie to przypomina nam, tak, wyrabianie ciasta. Niech znowu kisa, niech znowu urośnie, kisa, kiśnie. Ugnieć z octem, dodać octu, ma być kwaśne. Ma być taki wyrazisty, kwaśny posmak. Potem znowu niech kisa, zrobić bułeczkę i bułeczki, kulki, rozwałkować na placki, olejem z cebulą. No i tutaj nie jest nic o pieczeniu. Gdzie indziej jest o pieczeniu? No on, to są rzeczy jakby oczywiste dla ludzi dawniej, nie dla nas. To jest coś, co kuchmistrz
zawodowiec pisze dla innych zawodowców, on tego nie pisze dla mnie. Tak, on pisze to dla kogoś, kto całe życie gotuje. Od początku do końca i wszystko, wie, tak, tak. Może dla ich państwa, no bo ten kuchmistrz mógł nie umieć czytać, to jest to, prawda? Autor też, wątek. Autor być może nie umiał gotować, bo albo no nie był dokładnie, kuchmistrz to nie jest kucharz, tak? Kuchmistrz to jest, no nawet nie szef kuchni, to jest ktoś między szefem kuchni, a tak, takim dyrektorem gastronomicznym, albo nie wiem, marszałkiem dworu, zarządcą pałacu, tak? Taki ktoś, kto organizuje widowiska, przedstawienia. Trochę tak jak ten, no musiał się znać na kuchni oczywiście, jak ten Vatel w filmie francuskim, prawda? To jest organizator rozrywki, organizator wielkich widowisk. Zajmuje się aprowizacją, wymyślaniem, planowaniem, kontrolowaniem. I on umie pisać. Kucharz? Niekoniecznie. I czytać. Dobrze, to teraz to pytanie, które próbowałem zadać, ale pomyślałem, że trochę za wcześnie. Twoje doświadczenia... Przybliżmy postać Macieja Nowickiego, bo współpracujesz z nim już od dłuższego czasu. Świetnie się rozumiecie, dlatego że świetnie się rozumiecie, czy dlatego, że on świetnie rozumie te przepisy, a ty świetnie rozumiesz, co on gotował? No wszystko jest świetnie, z tego wynika. Maciej Nowicki to jest szef kuchni w Muzeum Pałacu w Wilanowie, tak? W tej jednostce, która się nazywa Villa Intrata, gdzie na podstawie tych książek, tych naszych publikacji, muzeum prowadzi taką działalność edukacyjno-kulinarno-rozrywkową. Kolacje, imprezy, ale też warsztaty dla szkół, trochę w ogrodzie, trochę w przyrodzie. I przez taką no, gotowanie, zabawę wprowadza się do historii, do muzeum też, prawda? Maciej Nowicki studiował historię u nas w Toruniu, ja go znałem dużo, dużo wcześniej. I no, to jest bardzo utalentowany kucharz, taki otwarty artysta. Więc może dlatego się rozumiemy, ale dlatego się też nie rozumiemy, bo artysta to ktoś trudny czasami, kreujący. Prawda? On czyta te receptury i wpada, no nie wiem, w taki twórczy szał czasami, tak? Czyli kojarzy z czymś, łączy, wymyśla, przetwarza. Czyli to dzisiejsze gotowanie w oparciu o dawne przepisy, w wypadku wielkich szefów kuchni, w wypadku doświadczonych kucharzy, to jest ogromne przetworzenie tego. To jest wykorzystanie jakiegoś momentu, jakiegoś czegoś, co takiego człowieka zachwyci. Na przykład Karol Okrasa, tak? Ma takie filmy, można obejrzeć w internecie. Okrasa łamie przepisy, serię odcinków nagraliśmy razem i on takie rzeczy gotuje, często bardzo to przetwarzając. Maciej też. Łączy różne przepisy razem, kojarzy z kuchnią bardzo nowoczesną, z nowoczesnymi technikami. No ale rozumiemy się, bo najpierw to robili tacy kucharze, którzy kojarzyli to z taką kuchnią, no powiedzmy w cudzysłowie tradycyjną, to znaczy z taką kuchnią no wczorajszą, tak? Kuchnią sprzed 10 lat, prawda? I to z jednej strony było fajne, proste i bardzo mi to pomogło w zrozumieniu, nauczeniu się kuchni, ale z drugiej strony jakby sposób oddziaływania, zwłaszcza na świat kulinarny, był bardzo ograniczony takiego podejścia, tak? Że zrobić tak, jak się robi, nie wiem, duszone mięso tradycyjnie dzisiaj, prawda? Że takie skojarzenie. Natomiast Maciej ma i wielu takich innych kucharzy mają takie skojarzenia no, z wielu różnych krajów, z kuchni nowoczesnej, wiele inspiracji. Natomiast czy on to rozumie? Zapewne rozumie. Ja sam często tego nie rozumiem. Jak mówiłem Genowi, byłem jednym z niewielu ludzi, który nie rozumiał i ciągle jeszcze nie rozumie compendium ferculorum. Każdy kucharz rozumie wszystko w lot, bo mu się kojarzy z czymś, tak? Sztufada to mu się kojarzy, a jest takie mięso w XX wieku, taka potrawa się nazywa sztufada, tak? Ale czy ten człowiek w XVII wieku musiał wiedzieć, jak się sztufadę będzie robił w XX wieku? Czy to słowo znaczyło to samo, prawda? Czy, no nie wiem, o, tu jest mannę tak ważyć. Ostatnio robiliśmy jakąś imprezę w taki degustację w Wilanowie i tam była manna z orzechami. Ale manna, słowo, które doskonale znamy, może ktoś jadł mannę? Ktoś jadł mannę kiedyś? Kaszkę mannę? Mannę, tu jest napisane, mannę tak ważyć. Mannę upukawsze wstawić, jako pocznie rozwierać, włożyć cukru, cynamonu, muszkatowego kwiatu, szafranu i tak ważyć dobrze, osolić nie trzeba, może też i goździków trochę wsypać. Więc każdy to rozumie. Ale manna w
XVII wieku, generalnie to znaczy dzikie zboże, gliceria, tak? Zupełnie coś innego, nie pszenica, nie drobna kaszka z pszenicy. Ewentualnie czasami to jest bardzo skomplikowane, może to znaczyć jeszcze coś innego, bo ludziom manna się kojarzyła z Biblią, z jedzeniem od Boga, z czymś wspaniałym i nazywano tak w historii wiele różnych produktów. Ale tutaj jest po to, to wstawić, jak pocznie rozwierać, ewidentnie to jest taka technika, ona się tak powiększa szybko, tak, tak pęka w zasadzie, te ziarka pukają. To jest manna ta dzika, prawda? Więc tym rozumieniem różnie bywa, sam tego czasami nie rozumiem, albo inaczej, nie rozumiem tego, co rozumiał, co wiedział autor, który mógł się mylić, miał ograniczoną wiedzę, miał wiedzę lokalną i czasową. Więc to nie jest nigdy dopowiedziane, nigdy się tego nie przełoży na ten dzisiejszy język. Na ile podejrzewasz czasami błąd w tych przepisach? W tych tutaj? Tak. No, podejrzewanie błędu to jest uczucie, a nie coś zmierzalnego. Natomiast no, czasami chyba to widać, nie wiem, u Wielątka. Wojciech Wincenty Wielątko był literatem. I wymyślał sobie od czasu do czasu, żeby zarobić, że napisze jakąś fajną sztukę teatralną, śmieszną bardzo. Od kogoś tam zrobi, przepisze od jakiegoś Francuza i będzie super sztuka. I tak było. Ogromnie popularne, masowo wystawiane, wielka sława. Kto pamięta o teatrze Wojciecha Wielątki? Napisze książkę kucharską, przetłumaczy francuską, tak? Ale nie był kucharzem i robił dużo błędów. Zmieniał sens, zmieniał kolejność jakichś rzeczy, zmieniał nazwy produktów, bo nie rozumiał słowa, to da się wyczuć. I w tym kuchmistrzostwie też to widać trochę, bo człowiek, który w połowie XVIII wieku przepisywał tekst ponad 200 lat wcześniejszy, nie rozumiał pewnych słów. Tak właśnie pomyślałem, że to już ten głuchy telefon przepisywania. Tak, tak, bo no, kopia rękopiśmienna ma to do siebie, że kopia kopii, może już nie przypominać oryginału, tak? No to jednak jest bliskie oryginałowi, bo mamy ciągle w jednym egzemplarzu zachowaną książkę czeską, na podstawie której zrobiono kuchmistrzostwo, książkę z Krakowa z XVI wieku. To na deser jeszcze przeczytaj przepis o ptactwie, który sobie zaznaczyłeś. Tak, bo jak potem mówiłem... jeszcze zobaczymy, czy państwo mają pytania. Te przepisy z XVI wieku są urocze dla języka. Teraz pracujemy nad tym z językoznawcami z Krakowa, którzy no, bardzo zachwycili się tym językiem, nomenklaturą, ale też pewnym sposobem takim retorycznym zwracania się do człowieka, opowiadania o czymś, że za tym idą te treści no, zdrowotne, religijne, ideowe, narodowe, bardzo różne. I przepis, jeden z pierwszych przepisów tej części kuchmistrzostwo, tej najstarszej części zbioru dla kuchmistrza, brzmi tak. Ptacy, którzy bywają w cebuli przyprawiani, a w cieście tak mają być działani. To jest tytuł, to mi się bardzo podoba, oni ptacy. Cebulę usmaż dobrze, weźmi mąki czystej i wina, śmietany i jajec i udziałaj ciasto gęste. Ugnieć z tymi jajcy rozpuszczanymi, a gdy dobrze ugnieciesz, oszafrań. Piękny czasownik, szafrani. Dzisiaj tylko pieprzymy w kuchni. A tu jest oszafrań, a weźmi moździerz. Włóż do niego te ptaki, a z korzeń. Czyli przypraw korzeniami, ostrymi przyprawami. Daj też cebulę do nich, a czerwonego wina, migdałów skrajawszy, cukru daj na te ptaki, a zmieszaj. Dobrze przyłóż do ognia węglistego, a piecz znienagła. A gdy będzie dobrze, to przypomina receptury babci, tak? Która mówiła, weź tyle, ile trzeba, żeby było dobrze i tak zrób, żeby było dobrze, prawda? Ale dobrze, zdeń precz, a będzie to jako kołacz. Weź mi po tym cebuli czystej, uważonej w garku, rozwierć po tym w panwi jako kaszę, a weź mi wina dobrego, rozpuść tym, a przeceć przez chustkę. Po tym przystaw, aby to wrzało, a tak z korzeń dobrze wszelkimi korzeniami krom goździków, przysłoń cukrem i polej około tego kołacza, a daj to na misę, a może to jeść nadczo. I będzie smakowało. Czyli jest to skomplikowane, niezrozumiałe, tak? Takie wręcz jakby radykalne, ale jeżeli kojarzymy tę historię o ostrym smaku, o przetworzeniu smaku, o przetworzeniu tekstury,
o tym moździerzu, tak, że to się rozgniata, rozciera w moździerzu, ale też piecze się w moździerzu, tak? O tym, że to wszystko może się dokładnie łączy, tak? Że te ptaki będą wymieszane z kilkoma innymi składnikami, będą jak kołacz, jak ciasto. To jesteśmy w stanie to zrozumieć, jeżeli mamy w głowie te zasady, które przyświecały temu człowiekowi. I mi się wydaje, że nawet dla odtwarzania tych receptur, dla takiej zabawy, to te idee są ważniejsze, te ogólne zasady, niż zrozumienie poszczególnych słów, że trzeba uchwycić sens. Dlaczego to jest wspaniałe? Dlaczego to jest cudowne dla tamtego człowieka? Bo jest ostre, bo jest słodkie, bo jest dokładnie roztarte, połączone, jest skomplikowane i produkt w ogóle nie przypomina ptaków, dzikiego ptactwa. Ten, kto to dostaje, nie wie, co to jest. Zmysły są zagubione, on jest zachwycony. To jest zagadka, koncept, niespodzianka. I na czczo, czyli głodny, tak. Zje wszystko. Nie, no to się żartuje. I ale... będzie smakowało. I będzie smakowało. Pytania? Panie Marski, już widzę, że pan kręci głową, że nie, a może jednak? Kiedy pan profesor się weźmie za kuchnię zakonną, na przykład w Malborku? Jak znajdę jakieś receptury, no, bo tyle mówimy o tej kuchni zakonnej, dlatego czasu nie ma takich. No dobrze, ale musimy mieć tekst, tak? No mogę oczywiście coś wymyśleć, ale to nie byłoby nic ciekawego. Jest taki zbiór przepisów z drugiej połowy XV wieku, 32 przepisy, zwany kucharską książką, krzyżacką książką kucharską, ale no nie jesteśmy do końca pewni, tak? On był w Królewcu, ten zbiór, teraz jest w Berlinie, to jest bardzo krótka rzecz. Nawet jakiś kolega z Olsztyna to przetłumaczył, ale tego polskiego tłumaczenia ja w ogóle nie rozumiem. Nie wiem, do czego to służy. Koledzy z Niemiec to jakoś tak obrobili. To jest w internecie nawet, to ciekawe. Można by to wydać na przykład, tak? Ale tu no, nie znamy historii tego rękopisu dokładnie. Jest język taki południowo-niemiecki z wielkimi naleciałościami wschodnimi i wszędzie są pierniki. No więc mogę się wziąć, ale muszę mieć tekst, prawda? To, tak, to, bo, jest, to są to bardzo rzadkie rzeczy. To są bardzo rzadkie rzeczy. Mieliśmy dwie książki kucharskie i rozmnożyliśmy je, wydaliśmy 8 tomów. Średniowiecza nie ma nic w Polsce po polsku, prawda? Nic. Chociaż spotykałem wielu ludzi, którzy mi opowiadali, nie wiem, o kiełbasie piaskowej. Zarejestrowano taką kiełbasę w Krakowie na podstawie receptury z Kazimierza Wielkiego, czasów Kazimierza Wielkiego. Rozmawiałem z człowiekiem, który to rejestrował i się tak spytałem z głupia friend, a w jakim języku jest ta receptura? On wtedy trochę zadrżał i mówi, no ja już miałem przetłumaczoną po polsku. No mówię, no bardzo fajna historia, no ale nie wierzę w to. Zapewne jest to jakaś zmianka z XIX wieku, raczej z końca. Obiecał, że mi przyśle, no i przysłał mi książkę z 1898 roku, gdzie w jednym zdaniu jest, że tam robiono kiełbasę. Koniec, kropka, tylko tyle. Prawda? No pomysł dobry, ona jest jakby trochę zakonna w pewnym sensie, ta książka, chociaż nie jest to pewne. No bo kto to spisał? Wiemy dla kogo, wiemy kto był właścicielem, gdzie to powstało. Bo są tam osoby wokół tej rodziny jakby, tak? Są rzeczy z Rusi, z Ukrainy, pada nazwa Ukraina, jakieś produkty, nawet są jakieś rytuały cerkiewne wspominane. Ale zaraz, bo teraz zapomniałem, co chciałem powiedzieć, ale co ja chciałem powiedzieć, Geno, powiedz, co ja chciałem powiedzieć, o czym mówiliśmy, że... O kuchni zakonnej, o książce. Aha, tak, że zapewne tę książkę, te receptury spisali, bo takie receptury zbierali kapucyni, taki odłam franciszkanów, takich szczególnie biednych i skromnych, którzy twierdzili, że należy nie tyle dawać jałmużny biednym, tylko wyłapywać młodych ludzi, i uczyć ich kucharstwa i ogrodnictwa. Dwóch fachów, na które zawsze będzie popyt, znajdą pracę, prawda? I oni się zajmowali kuchnią, nawet mieli jakieś specjalne tam przepisy słynne, tak zwany stokwisz po kapucyńsku. Więc w pewnym sensie to jest to, ale takim odległym. Właśnie taki młody... postnych i francuscy, i polscy, którzy od nich wzięli, mieli przebogate te formy. No może i tak, ale nie mamy żadnego tekstu. No jest kilka specjalistów, specjalistek, którzy się tym zajmują. Od wielu, wielu lat żadnego tekstu nie znalazły.
Ja jestem historyków czasów nowożytnych i odróżniamy rzeczy, które pochodzą z epoki, od opowieści, wzmianek z XIX czy z XX wieku. Zwłaszcza historia kulinarna jest pełna takich mitów, bardzo różnych, tak? Że Bona przywiozła włoszczyznę do Polski, czyli przywiozła rzeczy, które w Polsce były, albo przywiozła takie rzeczy, których nie było we Włoszech. Jedno i drugie jest niemożliwe. Znaczy możliwe, mogła przywieźć włoszczyznę, mogła przywieźć buty, nie wiem, rękawiczki, konia, koło, ale to nie znaczy, że coś wprowadziła, tak? I to bardzo często, bo po prostu historycy się tym bardzo długo nie zajmowali. Uważali, że to jest takie niegodne, banalne, że to jest tylko gotowanie. My dzisiaj uważamy, że to jest część kultury, część bardzo wielu różnych opowieści, ale wtedy zaczynamy oddzielać te opowieści wcześniejsze, takie gawędy, dowcipy, anegdoty, od wiedzy historycznej, czyli od czegoś, co pochodzi z epoki i jest poświadczone w sposób niebudzący wątpliwości, tak jak dowód w sądzie, tak? Że jest to coś oryginalnego z epoki, a nie coś, nie wiem, z XIX czy z XX wieku, które opowiada o tej epoce, coś, co wymyślił ktoś dużo, dużo później. Natomiast to wszystko jest prawda. Tutaj są wspaniałe receptury na dużo ryb, prawda? Dużo takich potraw, które z ryb, które udają mięsa. Tutaj wspominam też o tych... Dawniej rybniki to często było takie słowo na stawy rybne, o tej rozwiniętej gospodarce, o tym, jak o tym piszą ludzie, jakie to jest ważne, prawda? Jakie to było ważne na Rusi, gdzie posty prawosławne sprawiały, że był ogromny popyt. No bo post to jest nie tylko to, że można jeść ryby, ale to są te techniki kulinarne, nieużywanie w większości tłuszczów, nieużywanie pewnych technik, na przykład redukcji, tylko używanie sosów, nie wiem, z owoców, zagęszczanie ich chlebem. Tak, tu są przepisy na bobry, bardzo stare, z XVI wieku też. I raki również. Proszę, młody człowieku. Wszystko to tu jest. Pytanie, czy w jakimś stopniu Mikołaj Rej się przyczynił do kuchni w Polsce? No to jest dosyć znane, bo Mikołaj Rej podaje dwa mini przepisy, tak? Takie uwagi i ze 4-5 jakichś takich szerszych uwag. Czy on się przyczynił? No trochę wątpię, po prostu to zostało zapisane. No możliwe. Rej był kalwinistą i Rej, czyli wyznawcą religii ewangelicko-reformowanej, tak? Z jednej strony potępiał posty. Post to, jak mówi Rej i wyznawcy tego kościoła, to coś diabelskiego, papistowskiego, zabobon. I z drugiej strony był trochę takim abnegatem kulinarnym, to znaczy potępiał zapożyczenia obce. Tak? Pisał, że nie limunije, czyli nie kiszone cytryny, coś bardzo drogiego, wspaniałego, cudownego, tylko co on pisał? Buraczki w occie, prawda? Coś swojskiego. Więc on był reprezentantem jakiegoś takiego no, ruchu, który bronił się przed tą obcością, ale to też było przewrotne. On się bronił też przed obcą modą i opisywał, jakie to głupie, okropne stroje noszą ludzie i opisywał to w książce, gdzie jest jego portret, gdzie on jest właśnie w takim stroju, prawda? Rozumiem, skąd pytanie. Skąd pytanie? Dlatego, że to jest adept zapewne szkoły imienia Mikołaja Reja, którą ja zresztą ja kończyłem swego czasu. Z powodzeniem. Pan z tyłu w szóstym tomie naszej serii te mini receptury Reja zamieściliśmy i omówiliśmy pokrótce. Proszę się ośmielić teraz powiedzieć. No i tak, bo każdy taki produkt wchodzi zwykle bardzo długo, tak? Bo co to znaczy wchodzi? Że ktoś jeden coś zjadł i miał, czy że staje się powszechna i ogólnodostępna, tak? Czekolada to coś, co dosyć długo nie mogło być zadane. Wszystkie prawie rzeczy, oprócz takich, które bardzo przypominały rzeczy europejskie z Ameryki, przyjmowały się z wielkim trudem i to pokazuje, co to znaczy religia, tak? Kukurydza jest diabelska, ziemniaki są diabelskie, tak? Czekolada jest diabelska, pogańska. Tam mieszka diabeł i to może być katastrofa. Hiszpanie dosyć szybko tą czekoladę przejmują. W XVII wieku powoli się rozpowszechnia. Mamy piękny taki cytat Sobieskiego, on pisze, tak? No ale to jest, no wtedy jeszcze jako hetman, ale to jest
no wielka elita, tak? On pisze, że by skontaktować się natychmiast z jednym dworzaninem francuskim z Warszawy, bo on ma taki specjalny aparat do robienia czekolady, czyli kakao, płynu, tak, napoju, i żeby mu go zabrać, znaczy no odkupić tam, wynagrodzić go i żeby jeszcze powiedział, jak się robi tą czekoladę. Więc to jest zupełnie nowe i człowiek związany z kulturą francuską, który ma książkę kucharską francuską, nie bardzo to wie, ale ciągnie go to. Ale tak naprawdę dopiero XVIII wiek, tak, to jest taka moda, kawa, czekolada, cukier. Wielka moda, więc raczej nie ta kuchnia sarmacka, to jest raczej z tą kuchnią zachodnią, z kawiarniami. Gdy mamy rachunki Stanisława Augusta, to tam jest dużo czekolady w różnych postaciach, ale generalnie jest to napój. Zdaje się, że czekolada, teraz mają być badania, jest zachowana w łazienkach, takie tabliczki z herbem króla i w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, tylko nie wiadomo, co to jest, no bo po dwóch wiekach to jest takie żółtawo-białe, trudno zabytek jakby, no nie wiem, ugryźć, ale mają być przeprowadzone badania specjalne, biologiczne. Czekolada to wielka historia, tylko jest taka też dyskusja taka. Czekolada była bardzo droga, o wiele droższa niż kawa. I była taka dyskusja, czy czekoladę można pić, no bo się ją piło w czasie postu, tak jak wcześniej w średniowieczu, czy cukier można jeść w czasie postu. Czyli czy można w czasie postu jeść rzeczy, które formalnie są postne, bo są roślinne, prawda? Ale są droższe, wspanialsze, bardziej cudowne niż mięso. I jaki ten post ma sens? I to są bardzo niebezpieczne dla religii dyskusje. Bo one mówią, tak jak w średniowieczu, cukier. Jak to jest, pojawia się takie pytanie, jak to jest, że ojcowie Kościoła, którzy ustalili zasady postu, nie wiedzieli, że istnieje cukier? Czy to znaczy, że oni mogli czegoś nie wiedzieć? Czy to znaczy, że oni jeszcze czegoś nie wiedzieli? Czy to znaczy, że ten post to są takie tylko zwyczaje, konwenanse, że tu można sobie wybierać? Prawda? To są bardzo nie... I to samo z czekoladą. Potem wielu księży mówiło, że czekolady nie wolno jeść w czasie postu, albo ziemniaków nie wolno jeść w ogóle, bo są diabelskie. I gdyby wykorzystać mąkę ziemniaczaną do dosypać do mąki pszennej, to często tak robiono, żeby zwiększyć objętość, tak? To gdy wyprodukuje się z tego hostię, to będzie no, katastrofa, koniec świata, prawda? Mówił pan o pracy nad przepisami Kremu. A z czego pan zaczerpnął i czy tam jest wiele przepisów na baraninę? Zaczerpnąłem to z trzech istniejących kopii Pola Tremo z końca XVIII wieku. Ostatnią, jak już właściwie skończyłem opracowywać, po 15 latach znalazłem w rękach prywatnych. Ktoś jeszcze miał to. Jest tam 86 przepisów, w jednym 85, w innych 86. Na baraninę jest trochę, ale niedużo, tak? No ja domyślam się, czego dotyczy pytanie. Pytanie dotyczy tego, że po kilkudziesięciu latach jeden z dworzan napisał, że król lubił baraninę i często była baranina, prawda? Z rachunków to nie wynika, dosyć dokładnie znamy to menu, bo dla czasów Stanisława Augusta, dla drugiej połowy XVIII wieku mamy, nie wiem, z 300 tomów rachunków królewskich, które dotyczą w mniejszym lub większym stopniu jedzenia, więc dosyć dokładnie to wiemy. Baranina była, ale to jest takie, nie wiem, czwarte, piąte miejsce. Na pewno więcej niż nie wiem, niż wieprzowina, niż... No nie wiem, chyba przed wieprzowiną, przedostatnie takie mięso było. Natomiast no ktoś tam napisał i potem wszyscy to powtarzali, że król tak lubił baraninę. Możliwe, ale to jednak nie było aż tak cenione mięso. Chyba jest jeden przepis na baraninę w ogóle i takie dwa razy jest wspominana. Ale to jest dużo mniejsze, 86 przepisów, tylko one są długie, dokładne. No i takie niezwykłe, bo robił to Francuz z Berlina, hugenota, kalwinista, jak Rej, jak Mikołaj Rej, który jakby próbował pogodzić pewne rzeczy regionalne, polskie dania z francuskim smakiem, z francuskimi zasadami kulinarnymi, dotyczącymi, nie wiem, redukcji, tych różnych glasów, kondensacji smaku, delikatnego, naturalnego smaku, używania ziół zamiast ostrych przypraw, a z drugiej strony opisywał
nie wiem, barszcz, flaki albo potrawy nazywane po polsku, tylko że to były te potrawy francuskie z pierwszej połowy XVIII wieku, te związane z Leszczyńskim. Ale to się bardzo mocno przyjęło, bo on był taki, no, to był prawdziwy celebryta. Kuchmistrz królewski to ktoś, kto był na tapecie. Są trzy rękopisy, czyli musiało być ich sporo, bardzo dużo ich musiało być, bo trzy to jest sporo już. I jest mnóstwo cytatów, zapożyczeń w innych rękopisach i w książkach kulinarnych jeszcze długo, długo z XIX wieku. Bardzo długo to się... Proszę? W przyszłym roku. Tylko, że to jest mniejsze znacznie. 86 przepisów. Jarku, profesorze, prawie autorze, dziękuję ci bardzo za dziękuję. Nasze spotkanie. Dziękuję za pytania. Miło było porozmawiać. Kto ma książkę, zachęcam przyjść po autograf. Kto nie ma, czy jest możliwość zakupienia? Tutaj jest ta wielka zapraszamy. Książka, ale pomyślałem, że może Państwa by zaciekawiła. Mamy taką też serię, no dużo tam nie wyszło. Jedna jest tylko teraz w PDF, w wersji elektronicznej. Sekrety kuchmistrzowskie, czyli oprócz takich historycznych, wielkich rzeczy, gdzie są te wstępy, indeksy, słowniki i sam tekst, mamy taką miniserię Sekrety kuchmistrzowskie, gdzie wybieramy trochę przepisów. Ja to tłumaczę z punktu widzenia historycznego, językowego, a kucharz robi propozycję, jak to zrobić dzisiaj, czyli z gramami, stopniami Celsjusza, minutami. I tam mamy taką książkę Sekrety kuchmistrzowskie Wincentego Wielątki, czy Wojciecha Wielątki, czyli z tego kucharza doskonałego. I mamy tam też taką książkę, gdzie z moją przyjaciółką, koleżanką z Krakowa, Magdaleną Kasprzyk-Szewrio, dziennikarką kulinarną, rozmawiamy o tym, jak czytać takie receptury, ale nie w sensie jak czytać, żeby ugotować, tylko jak czytać, żeby zrozumieć coś o tych czasach, o tym, że to opowiada o dawnej przyrodzie i zróżnicowaniu dzikości, naturze, o religii i poście, o globalizacji stopniowej, o tym, co było eleganckie, jak ta kuchnia powodowała wyróżnienie, no i o tym, jak i dlaczego ludzie, niektórzy bawią się w takie archaiczne, dziwaczne rzeczy dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy.